mogliśmy popatrzeć na trzy historie spotkania Jezusa z drugim człowiekiem. Widzimy trzy historie. Uwolnienie opętanego Gerazyńczyka, uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok i wskrzeszenie córki Jaira. I święty Marek nie podaje z imienia żadnej z tych osób. Dlatego my możemy w każdej z tych historii wstawić swoje własne imię i zobaczyć w życiu tych ludzi jakąś część własnego życia, jakąś część własnej historii. A sytuacja tych osób jest jakby takim coraz większym nasileniem biedy, z jaką boryka się człowiek. Od zła poprzez chorobę, aż do śmierci. Od niewoli poprzez rezygnację, aż do całkowitej utraty życia. I na każdą z tych sytuacji odpowiedzią jest wiara, że dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. Wiara, której brak też Jezus zarzucił swoim apostołom podczas burzy na jeziorze we fragmencie kończącym poprzedni rozdział Ewangelii. Po tej burzy Jezus przeprawia się na drugi brzeg jeziora i spotyka się z inną burzą, tym razem szalejącą w sercu opętanego duchem nieczystym, czyli czymś, co jest najbardziej przeciwne czystej Bożej miłości. Widzimy, w jakim opłakanym stanie jest ten człowiek. Jakby był w takim nieustannym procesie wiązania i rozrywania łańcuchów, a mimo rozrywania tych zewnętrznych więzów, pozostający w niewoli, nienawiści, samotności, rozpaczy. I tak naprawdę to nie te zewnętrzne więzy są jego niewolą, bo przecież potrafił je skruszyć, ale związane, splątane serce, które zamiast własnością Boga stało się własnością jakiegoś zła. Opętany mieszka w grobowcach, jak ktoś dawno umarły, ale mimo to jego serce bardzo mocno się w nim tłucze. Tyle, że nie przynosi życia. Przynosi mu jedynie cierpienie i ból, ponieważ zło niszczy samo siebie. Czy możesz zobaczyć w tej historii opętanego jakieś podobieństwo do swojej własnej historii? Czy może w twoim życiu też są jakieś grobowce, są jakieś łańcuchy, które nie pozwalają ci naprawdę poczuć się wolnym? I w końcu, czy przynosisz tę prawdę o sobie do Boga, aby On mógł w tym działać, aby On mógł cię uwalniać? Takim moim grobem jeszcze kilka lat temu była nienawiść do siebie. Nie potrafiłam się pokochać, przyjąć i miałam takie głębokie poczucie, że moje życie nie ma sensu. Ale Pan Bóg bardzo konkretnie wkroczył do tego grobu i mnie z niego wyprowadził, dając nowe życie i dając też takie przekonanie, że to, jak dzisiaj ono wygląda, zawdzięczam tylko i wyłącznie Jemu. Ale czasami pojawiają się czyjeś ręce, moje albo drugiej osoby, które próbują nałożyć na moje serce łańcuchy. I jeżeli tak się dzieje rzeczywiście, to dlatego, że na to pozwalam. Ponieważ ja i Ty jesteśmy w Jezusie wolni. On nam tę wolność raz na zawsze wysłużył na krzyżu. I jeżeli ja pozwalam, aby kłamstwo złego było obecne w moich myślach, w moich uczuciach, to robię tył zwrot do grobowców, z których przecież wyprowadził mnie Pan. Jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian, nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. To, co zniewala, nigdy nie pochodzi od Boga, ponieważ On bardzo szanuje naszą wolność, często o wiele bardziej niż my sami. I choćby poznanie prawdy o nędzy własnego serca miało bardzo boleć, proces leczenia zakończy się pełnym zdrowiem. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To jest obietnica Jezusa. Ale czasami może się też zdarzyć, że coś w nas może krzyczeć do przychodzącego Jezusa: czego chcesz ode mnie? Nie dręcz mnie.
jakby jego przyjście było jakimś zagrożeniem. I czasami rzeczywiście jest zagrożeniem dla starego człowieka w nas, dla dawnego sposobu życia, dla skostnienia i przyzwyczajeń, dla braku radykalnej decyzji nawrócenia, dla pozostawania nieustannie na płciźnie relacji z Bogiem. W Ewangelii Świętego Jana czytamy o nocnym spotkaniu Jezusa z Nikodemem. Chrystus mówi do tego faryzeusza, że jeżeli ktoś nie narodzi się powtórnie, nie może wejść do Królestwa Bożego. Prawdziwe spotkanie z Jezusem musi przemieniać serce, bo pragnieniem i misją Jezusa jest niesienie ubogim dobrej nowiny, głoszenie wolności uwięzionym, obdarzanie niewidomych przejrzeniem i uwalnianie tych, którzy w jakikolwiek sposób są uciśnieni. Ale jak zobaczyć w przychodzącym Jezusie uwalniającą miłość, a nie kogoś, kto chce nas zgubić albo dręczyć? Przecież opętany miał naprawdę straszne życie. Pełne samotności, agresji skierowanej na samego siebie, takiej niemal śmiertelnej rozpaczy. A mimo to zły duch, który był w nim, podpowiadał, że szans na zmianę nie ma i że przyjście Jezusa nie niesie ze sobą niczego dobrego. Ale wystarczyło tak niewiele. Wystarczył tylko ten jeden krok, to stanięcie przed Jezusem, to nawet niewypowiedziane tak, aby On dokonał już reszty. Jezus natychmiast przekracza Jego nastawienie, przekracza Jego zniewolenie, rozrywa Jego pęta, wypowiada słowo i natychmiast staje się to, czego pragnie. Ponieważ słowo Jezusa zawsze stwarza rzeczywistość, którą oznacza. Miasto Gerazyńczyków tłumaczy się jako mieszkanie tych, którzy wypędzają. Wypędzają zarówno opętanego, ponieważ wiązali go łańcuchami, i wypędzają tego, który przyniósł mu rzeczywiste uwolnienie. Gdy zobaczyli, że opętany jest przy zdrowych zmysłach, ogarnął ich strach. Ale kiedy dowiedzieli się o świniach, prosili, by Jezus odszedł z ich granic. I można zadać sobie pytanie, dlaczego? Pojawienie się Jezusa wiązało się z odrzuceniem starego życia przez opętanego, ale także było zaproszeniem do wejścia w nowy sposób myślenia dla wszystkich mieszkańców Gerazy. Człowiek, z którego jest wyrzucane zło i który rzeczywiście chce zmienić swoje życie, może w pewnym momencie skonfrontować się z koniecznością zrezygnowania z czegoś. Porzucenia czegoś. W tym tekście symbolem tego są świnie. Zwierzęta nieczyste dla Żydów. Jeżeli ja i ty chcemy być rzeczywiście wolni w Chrystusie, być może musimy zrezygnować ze swojej świni, a czasami z 2000 stada świń. I może być to jakieś wyrzeczenie się rozbieżności między wyznawaną wiarą a praktykowanymi zachowaniami czy przyzwyczajeniami. Na przykład możemy bardzo często mówić, że zaufanie do Jezusa jest takie ważne, a w sytuacji jakiejkolwiek przekraczającej nasze pragnienia, idącej nie po naszej myśli, popadać w rozpacz. Albo możemy wiedzieć, uświadamiać sobie, jak bardzo ważne jest to, żeby codziennie spotykać się z Jezusem na modlitwie, żeby dawać Mu czas, żeby mówił do serca, a mimo to systematycznie ten czas skracać albo przeznaczyć na coś innego. To przede wszystkim mówię do siebie. A radykalizm wyznania Jezusa Panem i Zbawicielem polega na uznaniu Jego królowania w każdej, najmniejszej nawet sferze życia. I to jest jak spotkanie światowej sławy lekarza, który po wielu latach naszej udręki trafnie diagnozuje chorobę i zaleca skuteczne leczenie i odstawienie leków po tygodniu, bo przecież już lepiej się czuje. A Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza mówi: gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem.
Przychodzi i zostaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów złośliwszych niż on sam. I stan późniejszy tego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. Czy w twoim sercu jest takie miejsce, w którym już posprzątałeś, w którym już jest czysto, ale królem nadal jesteś ty sam, a nie Jezus? Gerazeńczycy chcieli, żeby Jezus odszedł z ich granic. I czasami lepiej nam pozostać w tym, co dobrze znamy. Nawet jeżeli to przynosi nam cierpienie lub chociażby nie jest szczytem naszych pragnień czy możliwości, niż podjąć trud i ryzyko zmiany. Może się zdarzyć, że wybierzemy pewność swojej niewoli niż wysiłek związany z dążeniem ku wolności. Czasami ty i ja jesteśmy tak przywiązani do swojej świni, że nawet kiedy uświadamiamy sobie niedorzeczność tego przywiązania, nie potrafimy z niej zrezygnować. Możemy nawet prosić Boga o interwencję, prosić Go o wkroczenie do życia, ale kiedy On rzeczywiście przychodzi, stawiamy granice, zamykamy drzwi, mówimy: działaj tutaj i tutaj, potrzebuję pomocy tu i tu, ale od mojej świni trzymaj się z daleka. Dla mnie przez długi czas to, co dawało mi poczucie bezpieczeństwa, to było takie przekonanie o tym, że wiem, co się wydarzy w najbliższej przyszłości, co mnie czeka w jakimś niedalekim odstępie czasowym. I kiedy Jezus zaczął mnie zapraszać do miejsc i sytuacji, których kompletnie nie znałam, to rzeczywiście zaczęłam się mocno przed tym bronić. Mówić mu, że tak, tutaj możesz działać, tutaj pozwalam ci być, a od tego momentu przestań, bo jeszcze nie jestem gotowa. Pan Bóg nie przekroczy muru, dopóki mu na to nie pozwolisz. Ale czasami może się okazać, że sam jesteś tym murem otoczony. Ci, którzy doświadczyli tylko zagrożenia utraty świn, prosili, żeby Jezus odszedł z ich granic, ale ten, który doświadczył autentycznego uzdrowienia, pragnął zostać przy Jezusie. Ale też owocem tego prawdziwego uzdrowienia było posłuszeństwo woli Zbawiciela. Każde uzdrowienie zawiera w sobie misję. Historia opętanego mogła budzić nadzieję i mobilizować do nawrócenia tych, którzy sami z siebie nie przyszliby do Jezusa. Ty i ja też spotykamy takich ludzi. Czasami rzeczywiście będziemy tą jedyną Ewangelią, którą oni przeczytają w swoim życiu. I Jezus bardzo potrzebuje twojego i mojego serca, aby przez nie nieść tym ludziom nadzieję. Aby przez nie do tych ludzi iść i otwierać ich grobowce. Jezus po opuszczeniu kraju Gerazyńczyków przeprawia się na drugi brzeg. Tam spotyka przełożonego synagogi i idzie razem z nim, aby pomóc jego córce. Po drodze spotykają kobietę cierpiącą na krwotok, a to wszystko przy asyście niezliczonych tłumów, które cisną się na Jezusa. I zobaczmy, ile w tym fragmencie się dzieje. Ile jest to takich skumulowanych ludzkich spraw, nieszczęść, pragnień. I Jezus nie patrzy na ten tłum jako na jakiś jeden twór, ale zauważa jednostkę. Zauważa historię pojedynczego człowieka i pochyla się nad nią, jak nikt inny na świecie. W przekonaniu Żydów krew jest substancją bardziej duchową niż materialną. To w niej ukrywa się ludzkie życie, dusza. I z kobiety cierpiącej na krwotok przez 12 lat upływało życie. Mimo że szukała kogoś, czegoś, co mogłoby jej pomóc, ciągle doznawała rozczarowania. Zamiast oczekiwanej zmiany, oczekiwanej pomocy, przychodziło kolejne cierpienie i strata. I dopiero kiedy swój taki ogromny ból i cierpienie przyniosła do Jezusa z wiarą, że tylko On może ją uratować, stał się cud. Wiarą tutaj jest dotknięcie Jezusa, dotknięcie
Jezusowych szat, tak bardzo zaufała i tak bardzo uwierzyła, że wystarczył jej tylko frędzy. W zetknięciu z Jezusem zabliźniła się ta śmiertelna rana, z której przez tak długi okres czasu sączyła się krew, z której uchodziło życie. Ale można też na tę historię spojrzeć troszeczkę z innej strony. Jak mówią mądre książki, w tekście greckim Ewangelii święty Marek nazywa krwotok dosłownie batogiem, czyli biczem. Zatem po uzdrowieniu kobiety mówi dosłownie: idź i bądź wolna od twego bicza. Czym mógłby być taki bicz w twoim i moim życiu? Zarówno bólem, który zadają nam inni, jak i tym, który zadajemy sobie sami. Niektórzy mogą traktować siebie samych z taką samą agresją, z jaką byli traktowani przez innych. Są osoby, które nie potrafią sobie przebaczyć, mimo dawno uzyskanego rozgrzeszenia. Jeszcze inni mogą siebie biczować bezwzględnymi uczuciami, odrzuceniem, jakimś najgorszym mniemaniem o sobie, tylko dlatego, że przez większość życia doświadczali takiego traktowania ze strony innych. Możesz siebie zapytać, czy taki bicz w twoim życiu istnieje i czy prawdę o tym przynosisz Jezusowi, który bardzo pragnie, byś był od niego uwolniony. Kobieta przychodzi do Jezusa od tyłu, jakby nie chciała być zauważona, jakby nie chciała na siebie zwracać uwagi, jakby odmawiała sobie prawa, żeby na nią popatrzeć. Ale Jezus szuka jej. Chce, żeby ona zobaczyła Jego spojrzenie pełne miłości. Pełne zapewnienia, że w Jego oczach jest piękna, jest wartościowa, że jest kochana, pragnie jej ocalenia. 12 lat nieprzerwanego, wstydliwego cierpienia w pozycji kogoś, kogo traktuje się jako osobę nieczystą. W pozycji kogoś, kogo trzeba unikać, żeby tą nieczystością się nie zarazić. To dużo. Ta kobieta w pewnym momencie spotyka Jezusa i jej życie się zmienia. Ale co z tym okresem 12 lat? Czy ona o tym zapomina? Czy już nigdy do niej nie wraca wstyd i ból związany z tym czasem? A może tak bardzo chce się uchwycić tego nowego życia, wolnego od cierpienia, że ten czas 12 lat spycha w jakiś ciemny kąt swojej podświadomości? Ani nieustanne rozdrapywanie starych ran, ani zapominanie o nich nie jest drogą do prawdziwego poznania siebie. A bez tego prawdziwego poznania siebie nie możemy też poznać naprawdę Boga, który mieszka w naszym sercu. Jesteśmy całością i każde wydarzenie w naszym życiu buduje nas jako ludzi. Ojciec Augustyn Pelanowski pisze takie słowa: tysiące ludzi nie chcą znać samych siebie. Pragną zrzucić z siebie ciężar bólu, jaki przeżyli. Nie ma większego nieszczęścia niż możliwość pozbycia się wszelkich nieszczęść. Jakżeż można znać Chrystusa, wymazując w sobie stygmaty podobieństwa do Niego? Zanim dotknęło Cię jakiekolwiek cierpienie, Chrystus już go doświadczył. Abyś w żadnej sytuacji swojego życia, w żadnym położeniu nie mógł powiedzieć, że jesteś z tym sam. Łaską jest zobaczyć swój los, często naprawdę ponad wszelką wątpliwość niełaskawy, jako sensowny. I do tego potrzeba naprawdę wyjątkowego światła. Ojciec Pelanowski pisze dalej, odwołując się do Księgi Rodzaju. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące. Większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. Po co dwa światła? Potrzebujemy słońca hostii i Biblii,
by w ciemnościach depresji nasza modlitwa stała się księżycem, od którego odbija się pocieszające światło Chrystusa i umacnia nas, byśmy nie zapadli w mroki bez sensu. Tak naprawdę o trudnych czy bolesnych wydarzeniach życia nie da się zapomnieć, nawet jeżeli byśmy bardzo starali się tego nie pamiętać. Ale czy gdyby nie rozpacz i bezsens, szukalibyśmy Chrystusa z taką nadzieją, z jaką szuka się księżyca w ciemną noc? Wreszcie widzimy tę, która straciła życie oraz tego, który nie utracił wiary. Tutaj wiara jest przeciwieństwem lęku i taką ogromną próbę doświadcza w sytuacji śmierci dziecka. Po ludzku ta sytuacja wydaje się przegrana. Jair słyszy: po co jeszcze trudzisz nauczyciela? Ludzie wyśmiewają Jezusa, który mówi, że dziewczynka nie umarła, ale śpi. Ale wbrew wszelkiemu ludzkiemu wyobrażeniu, kontakt z Jezusem i Jego głos budzą dziewczynkę do życia. Jezus nazywa ją Talita. Jednym z najczulszych wyrażeń obecnych w języku aramejskim, które nie ma bezpośredniego przetłumaczenia na język polski. I święty Marek też zostawia to aramejskie słowo w swoim greckim tekście. Dlaczego? Może dlatego, że słów pełnych czułości, intymności, bliskości nie da się przetłumaczyć komuś, do kogo nie zostały skierowane. Jest to tajemnica relacji między Jezusem a konkretnym człowiekiem. Między Jezusem a tobą. Słyszysz takie słowa Jezusa w swoim życiu? Wiara czyni cuda. Ale żeby uwierzyć Bogu, trzeba zwątpić w siebie. Trzeba zwątpić w innych. Dopóki większą nadzieję pokładam w ludzkich środkach, dopóty zamykam Bogu drogę do mojego serca. Kobieta cierpiąca na krwotok przyszła do Jezusa dopiero kiedy wydała całe swoje mienie. A co jeśli zostałoby jej jeszcze na jedną wizytę u lekarza? Czy gdyby córeczka Jaira nie była już w stanie agonalnym, przyszedłby po pomoc do Jezusa? I czy ze mnie musi aż lać się krew, aby zależało mi na dotknięciu Jezusowych szat? Lecz On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. Na zakończenie warto zobaczyć, jak zło uzdrowionych ludzi, opętanego, kobiety, córki Jaira, spada na Jezusa. Jak Gerazeńczyk, on także będzie uznany za szalonego i opętanego, zostanie związany, zakończy swoje życie nagi na krzyżu, będzie głośno wołał i zejdzie do grobu. Jak kobieta cierpiąca na krwotok, Jezus ubiczowany i przebity włócznią, zostanie cały zbroczony krwią. I jak córeczka Jaira, Jezus doświadczy śmierci. W jakimkolwiek momencie życia dzisiaj jesteś, czy potrzebujesz, aby Jezus uwolnił cię z łańcuchów, z upływającego z ciebie życia, czy wprost ze śmierci? Czy potrzebujesz, aby wyjaśnił trudną historię twojego życia? Wiedz, że On może to uczynić. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, przez swoje zwycięstwo nad każdym grzechem, nad każdą słabością i każdym strachem, może to uczynić. Tylko On może to uczynić. Usłysz dzisiaj słowa Jezusa skierowane do ciebie. Nie bój się. Wierz tylko.
Amen.